Cześć, to ten Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, jak dobrze wiecie, w grze pojawił się nowy event, dokładnie wyzwanie rocznicowe, gdzie musimy stoczyć aż 9 meczów w 3 różnych trybach. Mamy 4 szanse na skuchę, a jeżeli uda nam się wszystko ładnie przejść, odblokujemy sobie megaboxa. Jak dobrze wiecie, zawsze jakiś challenge się pojawia w grze, no to ja podejmuję wyzwanie razem z Pandą oraz Bartusem i postaramy się go dzisiaj przejść i zrobić bardzo fajny wynik. Miejmy nadzieję, że uda się zrobić 9-0. A teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu na 100 zł PST z poprzedniego odcinka. Ta osoba wygrywa, gratuluję, odezwij się do mnie na e-mail. E-mail oczywiście mój znajdziesz w opisie. I od razu chciałem wam zapowiedzieć, że jutro zaczynamy maraton ze sneak peekami. Będziemy testowali nowe skiny, nowe zadymiarzy, nowe tryby i wiele, wiele więcej. Więc mój drogi przyjacielu, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, strzel subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić takiego kozackiego kontentu. Zostaw łapkę w górę, jeżeli ci się podoba to, co robię. A teraz polecam 2 krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel i wygrali ode mnie kod PSC o wartości megaboxa. Dziękuję za wsparcie, pamiętajcie, że kodzik resetuje się co tydzień, a jak robisz jakieś zakupy, nagraj to i podeślij na mój e-mail. A teraz, moi drodzy, zaczynajmy! Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną Panda i Bartus, siemaneczko. Hejka. I dzisiaj gramy, moi drodzy, event z torcikiem, wyzwanie rocznicowe. Jesteście gotowi, panowie? A jak? No to lecimy. Okej, na początku zbiory klejnotów. Musimy zrobić wynik 9-0, tak? No, najlepiej tak by było. Okej, moja prawa strona może. Dobra. Ale za chwileczkę zobaczymy, kto tutaj jest w tych krzakach. Okej. Jest Rose jakaś. Nani. Nani, serio, kto tu ta nani? No ale dobra, porobili mnie. Już się respię i zaraz wracam na prawe skrzydło. Dobra, super. Kroję. Nie no, nie miałem szans z takim teamem generalnie. Nie no, dziękuję, jeszcze Edgarem tu wyskoczył nam. Siadam. Nie, no to bambiki są na początku. Tak, nie? Tak, tak. Na początku, no to wiadomo, wysoki poziom nie będzie reprezentowany tutaj. No ale panowie, pamiętamy, nie? Nieraz było, że łatwo, a później prawie przegraliśmy. No ale za każdym razem udało się wygrać. No a jak? 24 HP tym Edgarem ucieka. Dobra, 10 gemów, także easy peasy. A, jeszcze jednego wezmę. A, padam. Prawie porobi. No nie mogę, padłem, serio. Padłem! Tam było pół sekundy, stary. Teraz już nawet jak zginie Farel, to i tak my mamy więcej. Nie, no już teraz nie zginę. Pierwsze koty za płoty, lecimy dalej. Okej, okay, moja prawa flanka znowu, lecę. Bartus, rozumiem, zbiera, dobra. Chodź tutaj, Oliver. Oddaj tego gema. No właśnie. Nie, no to jest zabawa tak naprawdę. Teraz Farel nie będzie impostorem i na mnie zepsuje, bo nie ma gemów. No tak, nie zbierałem teraz. Ale jeszcze podniosę sobie jednego honorowego. A, i drugiego, co mi szkodzi. No i znowu easy winek. A jak? Okej, okay, trzeci z trzech. Trzeci z trzech, dokładnie. Team jest jak najbardziej OP na ten challenge. Mamy tutaj Jesse, Dynamike'a, który źle odbija się dynamitem. Okej. Okay. Dynamike, oddaj tego gema, co? Oddaj. Dziękuję. I klepią. Jak Najman, dawaj. Nie, no to jest za proste. To 9-0 bez problemu robimy. Dobra, lecimy teraz kolejnym trybem. To była rozgrzewka, tak powiem. Teraz czeka nas, panowie, nagroda. Okej, wybieramy jakieś postacie i lecimy. Tutaj możemy coś chyba wziąć na daleko. Panda gra złotą Piperką, Jatnikiem, a Bartu z kiełkiem. Lecimy. Okej. Okay. Sandy, ośmiowitowiec i Jesse. Została, leży. Chyba, tak. Padnę, uciekam. Padnę. Właśnie, padłem. Chciałem wziąć tą gwiazdkę, ale leży, za wolny jestem. Leży. Co jest? Ale z takich hity walisz w nich? 10-2. Jak szef? Tak mogę grać. Nie no, coś pięknego. 12-2. Jesse, łap. Minę, dziękuję. Że przyjęłaś na bańkę. Łap jeszcze główkę. Powysadzane wszystko. Kolejny krabik goni, moja droga, łap. 24-2, nie no, nie mogę. Łap główkę. Coś cię podjeżdżałem tam. Ta, delikatnie, kolejna główka. On już ginie, patrz. To głowa kogoś zaraz znajdzie, spokojnie. W następnym meczu próbujemy dobić 40 gwiazdek. Dobra. 34, dobra. My wszyscy mamy max gwiazdek nad głowami. Już teraz nie, ale... No już nie, bo się wyłożyłem, ta. Leży. Głowa leci. 39, 40, dawaj, 40! Dawaj te 40! Sendigi! Nie! Zabrakło! Okej. Okay. Oho, Ems. No, oho. Ale dostał lutę. No i sobie zginął. Dobra, leży. Dobra, nice. 6, Bartu, stopni. Pomagam, lecą te moje miny, ale nie wiem, czy dolecą.
Dobra, jest porobiona. Dawaj tego lu jeszcze, jest na hita. Dobra, leży, nice. 12-8, ej, tu trochę bardziej wyrównana akurat. Tak, tutaj chłopaki już coś tam klikają w tą gierkę. Musisz na tego tika uważać, bo on... Tak, jest mocny, no, jest mocny ten tik. Dobra, M leży, nie, 28. Tik jedyny z nich ogarnia, padam. Tak, żyje. No. Dobra, nie, żyje. Ale 2800 uderzył, nie? Ale teraz idealnie ultem sobie skoczyłem. Dawaj go, dobra, leży. Ja nie padam. Nice, 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 nice. 22-11. Dobrze, panowie. Tak. Okej, trzeci meczyk. Kiełek, Spike i Piper. Okej, te Piperki będą na pewno tutaj ciekawą rozrywkę nam zapewniały. Dobra, mam gwiazdkę. Dobra, Cox. Cały czas to będę spamował, wiesz? Prawe skrzydło. Żeby no, nie dobra, przeszli. Dobra. Nice, 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 ja nice, nice. Ginę. Żyje, żyje, żyje. Nice, dobrze. Jeszcze zmarnowaliście jej gadżet, bo ona kliknęła akurat. Kiełek dostał, dobra. Dobra, nice, Kiełek tutaj robi robotę dla nas, nie? Kiełek jest z nami w teamie. Impostor. Imposter, leży, dokładnie. Pipera. Ja cały czas spamuję im na respa, nie? Jedynie nie mają szans. Zero ich niszczymy. Łapcie głowę jeszcze, panowie. Tak, no dokładkę. Tarari, rarara. O, leży. Gdzie tu Spike próbujesz? Leżysz, no i kozak. Jakąś emotkę jeszcze bym dał. Ole, mnie ściągnęła gadżetem, ale tak czy jak 15-5. Padam. Git, wygrałem. Dobra, ale trafił jeszcze mnie ultem, no nice. GG. 6-0, niepokonani póki co. Póki co. Reprezentujemy, kurczę, godnie Polskę. Okej, wpadły monety, teraz lecimy z zadymą. To będzie ciekawe, to będzie ciekawe. Moi kochani, czas na zadymę. Panda Max, Bartus Super Sandy, a ja Frank. I zobaczymy, jak nam pójdzie. Mi się wydaje, że będzie git. Ja mam dużo życia. Napastnikiem jest, kurczę, Panda. Ja jestem taki bardziej obrońca, a prawo skrzydłowy... Bramkarza nam brakuje. Tak, bramkarza nam brakuje, no dokładnie. Nie no, ale czym oni grają? No Nita, Colt, Leon, no. Jak oni chcą wygrywać challenge? Widać, że odcinków nie oglądają naszych, nie wiedzą, jakie postacie brać. Co? Stary, na linii się zatrzymało. Patrz, patrz, jaki leci. Robert Lewandowski. No i nie. Robert Pandzikowski, chyba. Ale że tak szybko poszło? Brawo, Robert, brawo, brawo. Oby nasi tak samo dobrze zagrali w tym euro, co nie, panowie? No, jakby tak szybko bramki trafiali w 28 sekund. To by było coś pięknego. Raz, dwa, trzy, ult, dawaj, ulti, gadżet, super. Leżą, nie no. Bramka rozwalona, nie ult jeszcze, cyk. Ale że jeszcze tak strollowałeś? A jak? Ult nie doleciał. Troll na farelu podczas challenge'u. Dobra, panowie, nie gadajcie głupot, tylko tam. Robert Farelowski teraz wali z bańki łatwo. Tak. Wcześniej 28 sekund, teraz 29. Lecimy po rekord, panowie, 27 teraz? Nie no, Brobol to najszybszy tryb, jaki tylko można wymyśleć w tej grze. No, tutaj będzie ciężej trochę, one mają dużo życia, więc nie wiem, czy tak łatwo nam pójdzie. Dobra, super, dawaj, Bartus. Aj, nie ma się ulta jeszcze, no nie, już teraz rekordu nie będzie. Ja już jest po rekordzie, ta. Ja padam, no. Ale tutaj Rose zatrzymałem. Uważaj, bo idą w trójkę. Dawaj, 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 broń to. Gdzie ta piłka, dobra, ty masz? Wybij to gdzieś. Dobra, dobra. A, Bartus, podaj. Oj, oj. Oj, 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 nie. Co? Jak to trafiła? Co dośrodkował! Jest? A, z lewej kopał, wiesz? Z lewej. Dobra, dawaj. Ultuj ich tam. No idealnie. Dobra, Pandzikowski, dawaj. Nice. Kolejny ult no został i... na kolejnego gola. Dobra, jeszcze raz to. Powtarzaj. Dobra, podałem ci. Na ulcie, dawaj. Aj, nie trafiłeś. Podaj strzela, temu, Bartus, kolegi. Dawaj! Bartus leci. Ale tu były dymy w tej burzy, nic nie było widać. Dobra, panowie, zwycięstwo! 9-0! Gratulacje, wygrywasz wyzwanie rocznicowe! No i to mi się podoba. Uwaga, odbieram! I Farel odpala skrzynkę, a w niej 652 golda. No więcej ode mnie, co to ma znaczyć. Super, super. Moi kochani, mam nadzieję, wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na kanał Pandy. Link do niego znajdziecie w opisie. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!